Chciałbym kontynuować nasze rozważanie listu do Filipian. Pamiętacie, ten list podzieliliśmy na cztery takie główne części. Pierwszy rozdział odpowiada takiemu tematowi, że Chrystus jest naszym życiem. Drugi rozdział, gdzie mowa jest o uniżeniu Jezusa, że On jest naszym wzorem. Trzeci rozdział akurat tak się składa co do treści, że w ten sposób można to podzielić. Mówi, że Chrystus jest celem każdego z nas. A czwarty rozdział wzywa nas do właściwego do trwania w Chrystusie, do właściwego postępowania przed Jego, przed Jego obliczem. Ostatnim, ostatnim razem mówiliśmy o tym uniżeniu Jezusa Chrystusa. E Dwie rzeczy na początek. Po pierwsze, moi drodzy, mamy tą świadomość, że bez Jezusa nie ma życia Bożego w żadnym człowieku, bez Jezusa nie ma zbawienia i kiedy mówię, że bez Jezusa nie ma życia, bez Jezusa w naszym życiu nie ma życia wiecznego, nie mam na myśli jakiejś materialnej formy spożywania Chrystusa. Dlatego, że Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że już nie znamy Chrystusa według ciała i że Chrystus mieszka w naszych sercach przez wiarę, w Duchu Świętym i przez wiarę. A więc Jezus przychodzi do życia człowieka w ten jeden jedyny sposób. Wiara jest tym sposobem, w jaki Chrystus może zamieszkać. Może przebywać w życiu człowieka. Ale kiedy zaufamy temu wezwaniu, i człowiek otworzy swoje serce i zaprosi Chrystusa do swojego życia, On obiecuje, że On przyjdzie i On zamieszka. Nie wiemy, jak On to robi, ale dla Boga to nie jest problem. Natomiast doświadczamy tego i wiemy, że kiedy człowiek zaprasza go do swojego życia, on naprawdę przychodzi i mamy tą świadomość, że on zaczyna mieszkać w nas i przebywać w nas. Doświadczamy przemiany naszego serca i doświadczamy tej mocy nowego życia. Także możemy powiedzieć za apostołem Pawłem, dla mnie życiem jest Chrystus. I kiedy Paweł o tym mówi w tym pierwszym rozdziale, dla mnie życiem jest Chrystus to on ma tą głęboką świadomość społeczności ze stałym Jezusem Chrystusem. Że, ten, że Chrystus nie tylko jest w niebie, że Chrystus nie tylko żyje, ale że Chrystus mieszka w Nim, w Jego ciele, w Nim, w Jego duchu, dosłownie. I Słowo Boże też mówi, mówi odnośnie każdego z nas, każdego, który zaufał Jezusowi, że On przychodzi i mieszka, i daje nam życie, jest... Źródłem życia w każdym z nas. Jezus powiedział w Ewangelii Jana: Ja jestem droga, prawda i żywot. A więc kto ma syna, ma życie wieczne. I to jest tak realne i tak mocne, tak jednoznaczne, że każdy człowiek, który by wzywał jego imienia i zaprosił go do swojego życia, może doświadczyć tej realności, tego co to znaczy. Że życiem dla mnie jest Chrystus, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus w Duchu Świętym, przez wiarę, realnie mieszka w Twoim i w moim sercu, w naszych sercach. To Boże życie z Chrystusem przychodzi do nas. Dlatego Słowo Boże tak wyraźnie mówi: Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, ukaże. Czyli kiedy On przyjdzie powtórnie, gdy się objawi i zobaczy Go wszelkie oko, jeżeli Ty, i ja Mu zaufałeś, zaufaliśmy Mu, to gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, ukaże, wtedy my razem z Nim ukażemy się chwale. A więc wyznajemy, wierzymy, doświadczamy, że Chrystus jest moim życiem. Jeżeli nie mam takiego świadectwa, jeżeli tego nie doznaję na co dzień, że On jest moim życiem, że On jest tym krzewem winnym, w którym ja jestem wszczepiony, to znaczy, że to wszystko jest martwe, suche, niezrealne. Ale On uczynił nas swoim, swoimi dziećmi. A więc kiedy Paweł mówi, chry, ży, Moim życiem jest Chrystus, on wie, co mówi. Mówi: Ja nie boję się śmierci śmierć jest dla mnie zyskiem bo wiem że Chrystus jest moim życiem i moim zmartwychwstaniem i ja nie boję się już śmierci. I w tym drugim rozdziale mówi nam dalej Chrystus jest tym który pokazuje nam jak mamy żyć jako chrześcijanie jako ci którzy należą do niego bądźcie tego samego myślenia jakie było w Chrystusie Jezusie. Kochani chrześcijanin to jest człowiek Taki człowiek, który kiedy słyszy tego rodzaju słowa, bądźcie myślenia, jakie było w Chrystusie, doskonale wie, o co chodzi. Bo zna Chrystusa, bo poznał Chrystusa, bo doświadcza Chrystusa, i On wie, co to znaczy, kiedy jest wezwany do tego, żeby myślał w ten sam sposób co Chrystus. Nie jest to jakaś przesłanka czysto myślowa, Intelektualna, jakaś, jakieś intelektualne tylko myślenie, ale ty i ja wiemy w naszych sercach, w naszym duchu, co to znaczy, kiedy jesteśmy wezwani do tego, aby żyć, myśleć o sobie w taki sam sposób, jak Chrystus myślał o sobie. Czyli jest tym realnym wzorem sługi, w jaki sposób możemy służyć Bogu. Nikt. Nie może bardziej uniżyć się od Chrystusa. Dlatego, że nikt nie zajmuje takiej pozycji. On, będąc równy Bogu, będąc chwale Bożej, on postanowił z miłości do Ciebie i do mnie zostawić chwałę, uniżyć się, przyjść na tą Ziemię, stać się sługą ludzi i oddać życie za każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, i za cały świat. Z tak wysoka, z takiej chwały, do takiej śmierci krzyżowej, gdzie napisane jest, że każdy, który wisi na krzyżu, jest przeklęty w oczach Boga. I on wziął to przekleństwo i ten sąd i gniew Boży ze względu na każdego człowieka. Jezus nie szukał swego dobra, ale szukał dobra Twojego i mojego zbawienia. Twojego i mojego, zbawienia nas od grzechów, abyśmy teraz prowadzili czyste, świątobliwe i nienaganne życie. A więc chrześcijanin to jest człowiek, który doświadcza realności Chrystusa, jego życia, jego ofiary na krzyżu, doznaje przemiany, aby teraz prowadzić na wzór Chrystusa święte, nienaganne, czyste życie. I to dotyczy każdego chrześcijanina. Każdego, który zdecydował się iść za Chrystusem. Już, nie, może, już nie, nie chcemy i nie możemy żyć tak, jak żyliśmy kiedyś. Mamy zupełnie inne pragnienia. Chcemy podobać się Bogu. W tym samym liście do Filipian w 15 wierszu drugiego rozdziału Paweł mówi, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi bez skazy. Pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie, jak światła na świecie. Słuchajcie, Chrześcijanin, jego życie to nowe, darowane przez Chrystusa, i w Chrystusie nowe życie jest jak światło w tym ciemnym świecie. Jest jak sól w tym świecie bez tego duchowego, dobrego, Bożego smaku. Pomyślmy przez chwilę. Oto Jezus mówi: Wy jesteście światłością świata, Wy jesteście solą tej ziemi. Inaczej mówiąc, kiedy gdziekolwiek jesteś jako Boże dziecko, zbawiony człowiek, to ludzie powinni dostrzegać tą różnicę i to światło Boże, tego nowego życia, które jest w Tobie i we mnie, powinni widzieć to światło i ten smak Chrystusa w nas. W liście do Efezjan Paweł mówi tak, byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości i tutaj tak dodam od siebie Chrystusa, który w nas jest, owocem światłości, czyli obecności Chrystusa w życiu Bożego dziecka jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda, Dochodźcie tego co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić co się potajemnie wśród nich dzieje. Moi drodzy, ta postawa chrześcijanina to pilnowanie siebie, aby zachować się czystym od zła, od nieczystości, od tego co jest Brudne, niemoralne, nieczyste. To powinno być takie jasne i wyraźne w życiu Bożego Dziecka i powinniśmy tego pilnować. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, i jak czytamy w tym liście do, do, do Filipian, apostoł Paweł jest świadom, już ma tą nadzieję, że on rychło zostanie zwolniony, ale on tam w ciągu tych dwóch lat, a w sumie to już są cztery lata, bo dwa lata wcześniej był w więzieniu w Cezarei. On trwa przy Bogu, on odważnie mówi namiestnikom, królom, prokuratorom rzymskim i teraz ma stanąć przed cesarzem. On odważnie świadczy wszystkim, którzy go odwiedzają i mówi, kim dla niego jest Chrystus, co Chrystus na krzyżu uczynił dla ludzi. I to powoduje, że w całym zamku tam, gdzie był w Rzymie, ci, którzy gdzieś tam po cichu przyznawali się do wiary w Chrystusa, pod wpływem Pawła, jego odwagi, zaczynają powstawać, wyprostowywać się, zaczynają śmiało mówić: Ja też jestem chrześcijaninem, tak jak Paweł, ja też wierzę w Jezusa, tak jak Paweł. Przedtem się bali, ukrywali, ale postawa Pawła. To światło, które w Nim było, ta odwaga, która w Nim była, spowodowała, że inni, On mówi, nabrali otuchy i odważnie mówili i dawali świadectwo o Chrystusie, w którego także uwierzyli. Co to znaczy, kiedy Chrześcijanin jest i zajmuje taką postawę jasną, wyraźną, kiedy nie ma tam dwuznaczności w Jego postawie, w Jego zachowaniu i w Jego mowie? Kiedy on jest taki sam w zboże, taki sam jest w domu i taki sam jest w pracy. Paweł był, z in, miał zintegrowaną osobowość. Nie był zakłamanym człowiekiem. On nie robił nic na pokaz. On mówi: wy, wy możecie mnie widzieć. To, co widzicie u mnie. Chcę, żebyście naśladowali. Nie grał, nie bawił się, nie udawał, nie zakładał maski. On był taki w więzieniu, on był taki na nabożeństwie, on był taki w podróży misyjnej, w kontaktach z ludźmi. On był taki sam cały czas. To, zna to znaczy, że był prawym człowiekiem, że nie mówił, że wierzy w Boga, a zupełnie robił coś innego, co Bogu się nie podoba. Chrześcijanin, chrześcijaninem nie jest ten, który mówi, że nim jest, ale jego wiara. Jest martwa, bo patrząc na jego zachowanie, postawę, okazuje się, że, że on nie ma nic wspólnego z Chrystusem, którego wyznaje. Ale ten jest chrześcijaninem, którego żywa wiara objawia się czystym, nienagannym życiem wobec Boga i ludzi. Jezus powiedział nie ten, który mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten który wypełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I wielu ludzi będzie rozczarowanych. I wielu ludzi, którzy może gdzieś tam było blisko już królestwa Bożego i drzwi. Oni będą mówić: Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Panie, nie wypędzaliśmy demonów? Panie, nie robiliśmy tego? On mówi: Nie znam was. Czyli popatrzcie, że można, czy mogą się pewne rzeczy gdzieś tam objawiać w życiu człowieka, ale jeżeli on nie czuwa, jeśli on nie pilnuje swojego życia, to nawet to, co masz, możesz utracić. Albo może gdzieś w przystępie coś się tam dzieje, ale ludzie do końca nie idą według woli Ojca i nie chcą się przyznać do Boga. Jezus w kazaniu na górze mówi coś takiego: Błogosławieni są ci, którzy są czystego serca. A jeśli czyste serce, to znaczy, że czysty umysł, czyste myśli, czysta mowa, czyste postępowanie. Ja nie mówię, że chrześcijanin to jest ktoś, który jest bez grzechu, ale to jest człowiek, który właśnie tego rodzaju życie pragnie i chce prowadzić i eliminuje ze swojego życia wszystko, co Bogu się nie podoba, na co Duch Święty i Słowo Boże mu zwraca uwagę. Apostoł Paweł właśnie o to się modli w sprawie Filipian. Mówi do nich, że modli się, aby zachowali swoje życie w czystości, byli nienaganni i bez zarzutu na dzień Pana. A więc on mówi tak, moim życiem jest Chrystus. Ja prowadzę takie życie, aby się Jemu podobać. Wzywa do tego tych wszystkich, którym mówi: chodźcie, przyjdźcie do Chrystusa i naśladujcie Jego sposób życia. A jeśli nie wiecie, jak, patrzcie na mój sposób życia, abyście wiedzieli, jak należy żyć. On świecił. Myślę, że ludzie, którzy spotykali się z Pawłem, nie mogli tak przejść obojętnie, bo albo ich wkurzał, Wkurzał ich tym, że kiedy namawiali go do złego, czy powiedzieli mu: wiesz, może Pawle byś tak troszeczkę zwolnił i tak. Nie musisz być aż taki. Ale Paweł nigdy nie szedł na kompromis z grzechem. Nigdy nie szedł na kompromis z rzeczami, które Bogu się nie podobają. Nie. Był gotów oddać życie za to, w co wierzył i w kogo wierzył. Albo wkurzał tym ludzi. I robił sobie wrogów i tak było albo nagle ludzie widząc taką postawę udzieli, coś w tym musi być musi być bóg któremu Paweł wszystko oddał i poświęcił i aby tak żyć w liście do tesaloniczan pierwszym drugim rozdziale od 10 do 12 wiersza paweł pisze tak wy jesteście świadkami i bóg zwróćcie uwagę teraz na to co on pisze do ten zbór w Tesaloniczan powstał zaraz po zborze Filipi. Z Filipi odszedł i głosił w Tesalonicę, i tam spotkało go wielkie prześladowanie, i musiał uciekać z tego miasta. Ale powstał nowy zbór w Tesalonice. i on mówi tak do Tesaloniczan: Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Zobaczcie jaki standard życia. Oto Bóg oczekuje, że Jego lud, jego dzieci będą właśnie prowadzić taki standard życia. to nie jest tylko standard dla apostołów, ale to jest standard dla bożych dzieci. Mówi, wyście widzieli, byliście świadkami, a teraz my was zachęcamy, abyście taki sam sposób życia prowadzili. Abyście tak żyli. W liście do Koryntian, 9 rozdziale, w wierszu 27, Paweł mówi zdumiewające słowa. Słuchajcie, Paweł wyraźnie naucza i pokazuje, mówi tak, chrześcijanin to jest ktoś, którego życie Boża łaska i moc zmieniła. On nie zmienił się sam. Bóg dał mu nowe życie, tchnął w niego nowe życie, dał mu moc do nowego życia, dał mu łaskę do nowego życia. Ale chrześcijanin musi pilnować tego nowego życia. I chociaż był tak wielkim apostołem, tak obdarowanym darami, napełnionym duchem świętym, posłuchajcie, on mówi tak: umartwiam ciało moje, ujarzmiam bym przypadkiem będąc jastunem dla innych sam nie był odrzucony. On nie mówi, ja jestem wielkim apostołem. Czy wy nie wiecie, jak Bóg mnie użył tam i tam? Tak, Pawle? Ale on mówi, ja do końca muszę zachować ten standard. Ja do końca muszę pilnować swojego życia. Ja do końca muszę trwać w wierze i zaufaniu i oczekiwać... I ufać, że Bóg mi pomoże dobiec do końca, zachowując wiarę i czyste sumienie. Paweł był człowiekiem integralnym w tym, co mówił i w tym, jak żył prawym człowiekiem, przed Bogiem i ludźmi. Inaczej mówiąc, to pokazuje nam, że Paweł chodził w bojaźni Pana i zobaczcie w tym drugim rozdziale, kiedy jest mowa o tym wielkim uniżeniu Chrystusa, dalej poniżej Paweł pisze tak, w dwunastym wierszu drugiego rozdziału przeto umiłowani Moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod Moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Jest różnica. Kochani, musi być różnica. Jeżeli człowiek przychodzi do Boga, staje się. Nowym stworzeniem rodzi się na nowo. Musi być różnica między tym, co stare, a tym, co nowe. To jest jak światło i ciemność, jak życie i śmierć, bo przechodzisz ze śmierci do, do życia, z duchowej śmierci do duchowego życia. Ale Paweł mówi teraz właśnie. Podobnie jak Jan, tylko trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni w dniu jego przyjścia. Dlatego Paweł wzywa kościół, wzywa lud Boży. Z bojaźnią i drżeniem sprawujmy swoje zbawienie. Pilnujmy go, trzymajmy się tego, co Bóg mówi do nas w swoim słowie i co Bóg uczynił w naszym życiu. Wiecie, dzisiaj niektórzy negują kwestię bojaźni Bożej, mówią: nie, 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 coś takiego jak bojaź Boża to może tylko w Starym Testamencie. Ale muszę powiedzieć, że bojaź Boża jest takim tematem, który jest, obejmuje Stare Przymierze i Nowe Przymierze, Mojżesza, Księgi Mądrościowe, Proroków i Nowy Testament. I więcej, bojaźń Boża będzie na wieki, bo objawienie nam o tym mówi. Za czym jest ta bojaźń? Bo często ludzie myśl, mylą strach, lęk, który jest w tym świecie, z powodu różnych sytuacji, mylą strach z bojaźnią Bożą. Ale to są dwie różne rzeczy. Chociaż te same słowa w języku hebrajskim i greckim oznaczają jedno i drugie, i kontekst dopiero pozwala nam uchwycić. Co oznacza bojaźń przed Bogiem i bojaźń Bożą, a co mówi o lęku i strachu, z którego Bóg nas wybawił, i, wybawił i, i wyrywa. Bóg nie chce, żebyśmy się bali kłaść spać, żebyśmy się bali budząc się w nocy, myśląc o tym, co będzie jutro. Bóg tego nie chce. On zabrał wszelki strach, bo Jezus jest księciem pokoju. Ten strach jest zabrany. On nie chce, żebyś się bał, kiedy może będą ostatnie godziny tchnienia Twojego życia i wiesz, że już odchodzisz. Bóg nie chce, żebyśmy odchodzili ze strachem. On nas od tego uwolnił przez Chrystusa Jezusa, który jest w nas. Dlatego chrześcijanie byli gotowi umierać na arenach, oddawać życie, bo nie bali się. I to było tak wielkim zdumieniem dla plepsu rzymskiego. Że wielu z nich, widząc to, to bohaterstwo chrześcijan, którzy całymi rodzinami byli gotowi oddawać życie dla Chrystusa, nawracali się i sami stawali się chrześcijanami. Nie musisz się bać. Jak powiedziałem, co najmniej 365 razy w Biblii Bóg mówi do człowieka: nie bój się. Nikt nie musi się bać. Jeśli Chrystus jest w tobie, jeśli Chrystus jest ze mną, a ty z nim, nie musimy się bać, amen? Ale bojaźń Bożą wszyscy muszą mieć. Bojaźń Boża, bo to słowo bojaźń nie tylko oznacza lęki, strach, ale też pe pewien, pe oznacza też respekt, szacunek, cześć wobec Boga. To bojaź Boża wielokrotnie powstrzymuje Ciebie i mnie od grzechu. To bojaź Boża sprawia, o nie, ja nie chcę utracić Jego błogosławieństwa dla mojego życia. To Józefa strzegła bojaź przed Bogiem, kiedy był w Egipcie. On mówi, mój Bóg nie widzi. Ja nie mogę tego zrobić, do czego ta kobieta próbuje mnie namówić. Ale jeśli nie ma bojaźni przed Bogiem, jeśli nie ma tego respektu przed Bogiem. Wiecie, chyba sześć czy siedem rozdziałów księgi i przypowieści czternastokrotnie wspominają kwestię bojaźni Bożej i mówią do młodych ludzi, chodźcie, nauczę was mądrości i bojaźni przed Bogiem, abyście zachowali życie. I tam jest mowa do młodych ludzi, którzy mają ojców i matki. I oni są wezwani, chodźcie, pouczę was, abyście nabrali rozumu i mądrości, abyście zachowali życie, aby diabłu nie udało się zniszczyć waszego życia tutaj i na wieczność. I teraz kapitalne rozdziały do tego, aby studiować na temat bojaźni Bożej, jak możemy wzrastać, jak ją możemy nabyć. Bo Biblia mówi, że człowiek z powodu głupoty, czasami lekkomyślności, dlaczego? Bo brak mu jest bojaźni Bożej. Bo myśli, że cokolwiek by nie zrobił, to nie ma znaczenia, to jest lekkomyślność. Salomon nazywa to, że to są głupcy, którzy idą jak na rzeź, nierozsądni, nie chcą nabrać rozumu, nie chcą nauczyć się rozumu. Chociaż Bóg ich ostrzega. Kochani, pamiętacie, mówiłem tutaj o córce pastora Cymbali. On opowiadał tą historię, kiedy miała 16 lat, uciekła z chłopakiem z domu. To nic, że ojciec był pastorem, że ona słyszała słowo i tak dalej. Po prostu uciekła. Wiecie, jak to łamie serce rodzica, kiedy widzi, że dziecko robi tego typu rzeczy, że nie chce nakłonić swojego serca dla Pana. 3 albo Dwa albo trzy lata, koło trzech lat nieustannie modli, modlili się za swoją córką. Jakiż rodzic zostawi swoje dziecko bez modlitwy, bez wołania do Boga o ratunek. On prosił zbór, co prawie nabożeństwo modlitewne, zbór się modlił, aż mówi, wstyd mu było prosić zboru o, o kolejną modlitwę, o swoją córkę. Kochani, ale Bóg jest Bogiem, który żyje, który słyszy, który odpowiada na modlitwy. Mówi gdzieś po dwóch i pół roku, koło trzech lat to trwało. Kiedy przyszedł na takie spotkanie modlitewne, jedna z sióstr, która tam była, aby się modlić, mówi: Duch święty wyraźnie mówi: módlmy się o córkę pastora. I oni wszyscy tak jak tam byli, zaczęli wołać: Boże, Boże, ratuj ją. Przemów do niej, do jej serca. Kiedy oni się modlili, nie wiedzieli co się dzieje, ale wtedy Bóg zaczął przemawiać do tej młodej kobiet, dziewczyny. I ona mówi: miała sen, że idzie na takim moście, takim wiszącym moście i widzi jak wielki potężny ogień bucha z dołu i słyszy głos Boży. To jest Twoja ostatnia szansa. To jest Twoja ostatnia szansa. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. On się dopiero dowiedział po tym, kiedy rano słyszy, wcześniej rano ktoś puka do drzwi. Otwiera i w drzwiach stoi zapłakana jego córka i mówi tato, wróciłam. Wiecie, co Ojciec mógł jedynie zrobić? Objąć ją, przytulić, okazać radość, wdzięczność Bogu. Ona wtedy opowiedziała, co przeżyła, i to wzbudziło w niej lęk i strach, bojaźń Bożą. Ona zrozumiała, że życie nie jest igraszką, nie, jest, nie można go traktować lekko, że jest człowiek zmierza w kierunku wieczności, a ona nie jest pojednana z Bogiem. I oddała swoje życie Chrystusowi i pokutowała. I Bóg wszystko oczyścił i przebaczył. A później została w służbie żoną pastora, aby służyć Bogu, bo dobry i łaskawy jest Bóg. Drodzy, oto Paweł pisze do zboru Filipi: Chcę, żebyście prowadzili czyste, nienaganne życie, i chcę, żebyście zbawienie swoje sprawowali z należytą uwagą, ostrożnością, bojaźnią Pana. Czym jest bojaźń Pana? Właśnie Salomon w ósmym rozdziale, w wierszu 13 mówi, bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Bóg mówi, nienawidzę buty i pychy, przewrotnej mowy. Mówi, tego nienawidzę, kiedy jest bojaźń Pana w sercu Bożego dziecka. Kiedy wzrastamy w tej bojaźni Pana, wtedy wiemy, nie dajemy się nabrać przeciwnikowi różnego rodzaju sytuacjom. Ale mówimy, o nie. O nie, ja nie, chcę, ja nie chcę w ten sposób przeciwko Bogu postąpić. Moi drodzy, bojaź Pańska chroni nas przed niewłaściwym traktowaniem bliźniego, przed wykorzystywaniem drugiego człowieka. To bojaź Pana sprawia, że w sposób właściwy traktujemy osoby starsze, słabsze, kalekie. To właśnie bojaź Pana, zobaczcie, dzisiaj w ludziach jest coraz mniej. Tej Bożej bojaźni. Zresztą list do Rzymian wyraźnie mówi, że spustoszenie i nędza na ich drogach, gdyż nie ma bojaźni Bożej w ich oczach, i przed ich oczyma. Ludzie, którzy mają jeszcze bojać przed Bogiem, inaczej się zachowują, inaczej postępują. Nawet jeśli by nie znali Boga, to jednak coś tam jest w wyniku, w wyniku słyszenia, wychowywania i tak dalej. Pozostaje w tych rzeczach. Biblia mówi wyraźnie, w Starym Przymierzu Bóg mówi tak, kiedy objawił się Izraelowi pod, na chorebie, mówi tak, aby nauczyli się bać mnie po wszystkie dni swego życia i aby nauczali tego swoich synów. A więc Paweł mówi: pilnujcie się, miejcie bojać przed Panem. To właściwe nastawienie do Boga. I do ludzi. Ten respekt i szacunek przed Bogiem, a jeśli przed Bogiem, to i przed Jego Słowem. Pamiętacie, Izajasz kończy w 60. Tym, jednym z ostatnich rozdziałów y, proroka Izajasza. On mówi tak, że podoba się Bogu ten, który z drżeniem odnosi się do Jego Słowa. Kiedy słuchasz Bożego Słowa i przyjmujesz Go, mówisz, to jest Boże Słowo. Ja nie mogę Go tak po prostu lekko traktować. Wiecie, słyszałem autentyczne wydarzenie. Ktoś mi opowiadał, w jednej z, ro, z rodzin, bardzo blisko gdzieś nas, człowiek niewierzący, dostał w podarunku Biblię na urodziny. Wiecie, co on zrobił? Po prostu tak wziął i mówi: świetna podkładka na nóżkę pod moją lodówkę. To małe dziecko, które tutaj słyszy Boże Słowo, mówi: Tato, to jest Boże Słowo. Tak nie wolno. To jest Boże Słowo. Ale dlatego, że nie ma bojaźni Bożej. Ludzie robią różne rzeczy. Oczywiście, że Bóg ciągle czeka i daje łaskę i daje możliwość nawrócenia, tak? Dopóki ten człowiek żyje. Trzeba się modlić, aby się opamiętał w tym wszystkim, ale to są postawy braku bojaźni Bożej. Ale już lud w Starym Przymierzu, był przez Boga wezwany, aby się bać, honorować, szanować, z całą uwagą i pieczołowitością przestrzegać słowa Pana. Jedno z przykazań było: Bóg powiedział, zaraz tam na pustyni, nie wolno Wam zbierać w dniu Sabatu, wykonywać jakiejkolwiek pracy. Nie wolno Wam. Przyszedł Sabat, poranek. I nagle Mojżesz mógł otworzyć swój namiot, i inni ludzie i patrzyli, a tam ktoś chodzi i zbiera gałęzie. Znacie tę historię? Czytaliście ją? I przyprowadzili do Mojżesza i mówią: Co my mamy zrobić? Jest sabat, jest czas, w którym należy Pana wielbić. Nie wolno pracować. I pytali Pana. I wiecie, co się stało z tym człowiekiem? Został ukamienowany. Bo okazał lekceważenie i wzgardę wobec słowa Pana, a Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To był wyraźny przejaw buntu, arogancji tego człowieka wobec tego, co Bóg mówił. A niech sobie tam Bóg mówi. Bać się Pana, znaczy respektować Jego słowo. W tej samej piątej mojżeszowej. W piątym rozdziale jest napisane: Oby ich serce było takie, aby się mnie bali. W dziejach Apostolskich w Nowym Przymierzu, w dziewiątym rozdziale w Wierszu 31 jest napisane: Kościół, zaś budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się, żyjąc w bojaźni pańskiej. A kiedy Bóg czynił znaki i cuda. Czytamy o tym w piątym rozdziale dziejów apostolskich troszeczkę dalej, kiedy Bóg przez ręce Piotra, a później Pawła czynił znaki i cuda, jest napisane, i przyszedł strach i bojaź w całym zgromadzeniu. Wiecie ta świadomość, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy tutaj, On jest. Ten szacunek wobec Boga. W liście Piotra pierwszym. W pierwszym rozdziale w wierszu 17 jest napisane, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czyli w żyjcie w tym, z tym szacunkiem, czcią, z tym właściwym respektem, poszanowaniem Boga i Jego świętego słowa. Ci, którzy mówią, nie, 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 w nowym przymierzu. Już nie, nie ma potrzeby mieć bojaźni Bożej. I czytują pierwszy list Jana, czwarty rozdział, gdzie jest napisana: Doskonała miłość usuwa bojaź, gdyż bojaź drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. A tam jest mowa o sądzie, tam jest mowa o tym, że jeśli nie ma Boże dziecko, nie żyje w pełni miłości Bożej i do Boga, to w tym momencie. Jego serce zaczyna wypełniać strach przed sądem, sądem Chrystusowym. Boi się, nie jest gotowy. Ale kiedy Boże dziecko, kiedy Ty i ja trwamy w miłości do Boga, wtedy nie musimy się bać, bo dalej jest napisane, że my mamy tą nadzieję, że będziemy takimi jak On, kiedy On przyjdzie. Kiedy trwam w miłości, czyli kiedy trwam w posłuszeństwie do Bożego Słowa. To są dwie różne rzeczy, o zupełnie inny strach chodzi, nie o bojaźń Bożą. Grzech i brak wiary, ufności w Bożą miłość, usprawiedliwienie sprawia właśnie ten lęk na ten dzień sądu. Ale kiedy Ty i ja trwamy w miłości, Boże i w Bożym Słowie, strach wszelki zostaje zdjęty. Wiesz, z radością wyczekujesz na powtórne przyjście Pana, bo wiesz, że jesteś czysty, obmyty Jego świętą krwią. Kiedy On przyjdzie, jesteś gotowy. O to chodzi. Tak więc Paweł mówi o tym, wzywa wyraźnie do tego, aby trwać w bojaźni Bożej. Drodzy, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, nie muszą się bać sądu ostatecznego. Tego przed Białym Tronem. W Ewangelii Jana 5:24 Jezus mówi kto słucha słowa mego i wierzy temu który mnie posłał ma życie wieczne i nie stanie przed sądem lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ale z drugiej strony czyli inaczej mówiąc jeśli człowiek nie powierzył swojego życia Bogu powinien się bać. Powinien się bać, bo ten sąd czy komu się to podoba czy nie po prostu on nastąpi. Oznaczonym przez Boga czasie. Ale dziecko Boże znajdzie się w innym miejscu. W liście do Koryntian czytamy, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed sądem Chrystusa. Gdzie odbierzemy albo nagrodę, albo naganę, albo wstyd, albo chlubę. I o tym także Słowo Boże wyraźnie mówi, abyśmy nie musieli być zawstydzeni w dniu Jego przyjścia. A więc żyjmy tak, w taki sposób, aby kiedy On przyjdzie, i to nie będzie sąd ku potępieniu, wiemy doskonale, bo już przeszliśmy ze śmierci do życia, ale ku temu, aby Bóg mógł nagrodzić nas według tego, jak żyliśmy, jako Jego dzieci, jak postępowaliśmy i tak i tak W tym liście, w tym fragmencie drugiego rozdziału apostoł Paweł mówi jak on oczekuje, on ma to pragnienie i wzywa ich, mówi tak, zachowując słowo żywota, wiersz szesnasty, ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy. Słuchajcie, apostoł Paweł chciał doczekać takiej chwili, ona się zbliża, bo jeszcze jej nie doczekał, kiedy Chrystus przyjdzie i kiedy przed Chrystusem będzie powiedział, panie, to są ludzie, których poprzez zwiastowanie Ewangelii, poprzez swój Trud, pracę, wysiłek, głoszenia przyprowadziłem do Ciebie przez Twoją łaskę i moc. Mówi, Wy jesteście moją chlubą. Kochani, czy nie powinniśmy my sami pomyśleć, Panie, daj, abym miał chociaż jedną osobę tam w niebie, którą mógłbym powiedzieć: O, to jest ten człowiek, który, którego przyprowadziłem, Panie, do Ciebie. Ja mówię wielokrotnie od dziesiątków lat, jak jestem wierzący, kiedy stanę przed Panem, wezmę mojego przyjaciela za rękę, przyprowadzę go przed Pana i powiem, Panie, dziękuję Ci za niego, że on mi świadczył o Tobie. Księdze Daniela jest napisane, są napisane takie ważne słowa, lecz roztropni, mądrzy będą jaśnieć, jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Panie, daj mi chociaż jedną osobę. <laughs> Paweł mówi: Chcę, żebyście trwali do końca, bo tu chodzi o Wasze życie, o Wasze dobro, o Wasze zbawienie. A to będzie moją radością zobaczyć Was kiedyś tam, przed obliczem Pana. W tym fragmencie. Końcowym tego drugiego rozdziału Paweł wspomina jeszcze dwie osoby: Tymoteusza i Epafrodyta. Wiecie, że Tymoteusz w czasie tej drugiej podróży misyjnej był zabrany z listry przez Pawła i też wtedy uczestniczył tam, był przy Pawle w więzieniu. Tymoteusz znaczy, dosłownie słowo Timoteo, składa się z dwóch słów czczę Boga. Był towarzyszem Pawła, pomagał mu zakładać zbory podczas drugiej podróży misyjnej. Ale też z tego, co Paweł mówi, miał wielką miłość także do Filipia, troskę o nich. I Paweł właśnie o tym do nich pisze. Ale też jest wymieniony Epafrodyt. Epafrodyt znaczy miły i piękny. Był posłany przez zbór Filipi do, tam do Rzymu, aby dowiedzieli się, jak Paweł się ma. Zebrali dla niego ofiary, aby mu przekazać na jego potrzeby. I Paweł pisze: On narażał życie, aby być tutaj, przyjść i usługiwać mi za, zamiast was. Czyli <laughs> apostoł Paweł nazywał go tutaj, jak tutaj czytamy w tym drugim rozdziale Epafrodyta i nazywa go bratem, współpracownikiem, współbojownikiem i wysłannikiem zboru i sługą w potrzebie mojej. Epafrodyt to jest też dla mnie ciekawe, bo popatrzcie, jest w tak ważnej misji, posyła go zbór, jest w woli Bożej, ważne zadanie i nagle on tam w Rzymie, nie wiemy dlaczego, śmiertelnie zachorował, był bliski śmierci. I wydawałoby się, jak to jest? Człowiek boży, człowiek, który jest woli bożej i choruje. No tak, i choruje. I takie rzeczy się dzieją nieraz, i choruje. I Paweł mówi, nawet nie mówi, że ja się o niego modliłem i Bóg go uzdrowił. Paweł mówi, to było dla mnie ogromnym smutkiem, ale dzięki Bogu Bóg go wyprowadził z tej choroby. Nawet Paweł nie mówi, że on się tutaj modlił, i, No jak Paweł się już modli, to już nie. Bóg zmiłował się. Bóg zmiłował się. Jak już powiedziałem, poprzednio zbór Filipi był też zdumiewający. To był jedyny zbór, który troszczył się o Pawła pod względem duchowym i materialnym. Jedyny zbór, o jakim czytamy. Żaden inny. Jestem zdumiony tym wszystkim. Możemy być zdumieni, ale, ale tak właśnie było. Popatrzcie na taką obietnicę na końcu tego listu do Filipian. Tutaj są takie dwie ważne rzeczy, albo dwie ważne obietnice pod koniec i będę już kończył. Pierwsza, która mówi Paweł o tym, dobrze zrobiliście, czwarty rozdział od wiersza jedenastego. On ich chwali, że wyświadczyli mu tą przysługę, ale mówi, ja się cieszę z tego, że kiedyś wieczności Bóg to nagrodzi wam, wynagrodzi wam to, z tego on się bardziej cieszył. Ale teraz popatrzcie do wiersza dwunastego. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód, cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I tutaj wcale nie jest mowa o jakichś wielkich rzeczach, ale. O takich codziennym trudzie życia, którym czasami mamy więcej środków materialnych, czasami mniej, czasami możemy mieć obfitość, a czasami bardzo skromnie. Właśnie o tym Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie przenosi tego na żadne duchowe wielkie rzeczy. Chrześcijanin ma tą świadomość. Czasami będziemy obfitować w rzeczy materialne, czasami nie będziemy. I to nie jest brak wiary, że nie będziemy, że czegoś nam będzie brakować. To nie jest brak wiary. Paweł mówi, ja umiem jedno i drugie. Cieszę się z jednego i drugiego. I tak jest. Myślę, że to jest jasne, bo w takim kontekście te słowa są powiedziane. Ale popatrzcie na wiersz, obietnicę 19. 19 wiersz. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą Według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Niektórzy wyrywają ten wiersz i mówią: Bóg mój zaspokoi wszelką moją potrzebę. Ale poczekaj, przeczytaj wiersz 18. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Kiedy On zaspokoi Twoje i moje potrzeby materialne? Kiedy On zaspokoi nasze potrzeby duchowe? Wtedy, kiedy Ty i ja okażemy naszą ofiarność i troskę o innych w rzeczach materialnych i duchowych. To wtedy mam obietnicę, Bóg mój zaspokoi. Zgodzicie się ze mną? To jest wyraźnie wynika z tego fragmentu Bożego Słowa i wynika też z innych: kto obficie sieje, obficie będzie żał. Kto skąpo sieje, skąpo będzie żał. Tutaj Bóg jest bardzo jasny, a więc w rzeczach materialnych i duchowych. Kiedy siejesz rzeczy duchowe, Bóg będzie cię błogosławił. Kiedy siejesz materialne, też w tej dziedzinie Bóg zaspokoi wszelką twoją potrzebę. A więc dobrze jest. Pod względem duchowym i materialnym, patrzeć wokół siebie, widzieć, co mogę zrobić pod względem duchowym i materialnym, gdzie mogę pomóc. Bo to jest, tak jak tutaj Paweł pisze: Bóg dla Boga jest to przyjemna woń, ta właśnie materialna ofiara, którą mi dali, przyjemna woń, ofiara mile widziana, której Bóg ma upodobanie. Czasami ludzie. Chcą, żeby Bóg ich błogosławił w obfitości, zaspakajał wszelkie ich potrzeby, ale nie mają otwartych serc, otwartych dłoni, aby dzielić się tym, co Bóg im dał z innymi. Ale kiedy to będzie, to Bóg to wynagrodzi. Jak jest, jak mówi nam słowo Boże, dawajcie, jaką miarą mierzycie, taką mi wam odmierzą w taki sam sposób.